Witajcie, kochany zborze. Temat, który ostatnio szczególnie mnie dotyka, związany jest z modlitwą, z konkretną modlitwą o konkretne potrzeby innych ludzi. Kiedy byłem świeżo po nawróceniu i w ileś tam lat po nawróceniu, to tworzyłem takie listy modlitewne. W związku z tym, że gorliwie podchodziłem, wiecie, jak to jest pierwsza miłość, człowiek gorliwie podchodzi do wszystkich spraw, co jest piękne i że zresztą Słowo Boże wzywa nas w objawieniu świętego Jana. Jeden zbór jest wezwany tam do powrotu do pierwszej miłości. I w tej pierwszej fazie, kiedy modliłem się gorliwie o różne potrzeby, o różnych ludzi, o różne sprawy, tworzyłem takie listy modlitewne. I modliłem się w oparciu o te listy i tam były wymienione konkretne osoby, konkretne potrzeby. Nawet gdzie niegdzie w swoich notatkach starych odnajduję takie listy. Temat, jaki dzisiaj nadałem zwiastowaniu, którym chciałbym się z wami podzielić i tym, co Pan Bóg położył na moim sercu, brzmi: życie w modlitwie o bliźnich. I celem mojej dzisiejszej usługi jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego powinienem praktykować modlitwę o innych. I chciałbym ja osobiście skupić się w tych rozważaniach, w modlitwie o innych, mając tutaj na uwadze zborowników, mając na uwadze nas wszystkich. Chcę, żeby każdy z was pomyślał o tych, których co czwartek, co niedzielę, może jeszcze częściej spotyka tutaj w zborze. Dlaczego mam się o nich modlić? Dlaczego mam przynosić ich w modlitwie przed tron Pana Boga? I celem jest również tego mojego dzisiejszego zwiastowania, to chciałbym osiągnąć w sobie samym, jeszcze bardziej ugruntować to pragnienie i również w was, żeby was zachęcić do tego, żebyśmy pragnęli i praktykowali konkretną modlitwę o konkretne osoby, o konkretne potrzeby. Żebyśmy pragnęli modlitwy i żebyśmy byli tą modlitwą przejęci, byli przejęci, pochłonięci i żebyśmy przy tym pragnęli realnej zmiany, doświadczenia realności Boga, Jego działania w życiu naszych braci, sióstr, ludzi, o których się modlimy, tutaj z kręgu naszego zboru. Działania, które może przejawiać sam Pan Jezus dzięki swojej mocy. I żeby ta moc, w którą wierzymy, o którą się modlimy, zmieniała życie i rzeczywistość w życiu tych, o których się modlimy. Co mam na myśli, kiedy mówię modlitwa o ludzi należących do tego zboru? Pomyślałem o takich trzech składowych. Nie odkryję Ameryki. Pierwsza sprawa to jest dziękczynienie. Dziękczynienie za to, że mamy ze sobą społeczność, że możemy być tutaj razem. Dziękczynienie za to, że mamy ten budynek. Dziękczynienie za to, że mamy inne narzędzia do tego, żeby się tutaj spotykać, żeby wspólnie spędzać czas, żeby uwielbiać Boga, żeby dzielić się Bożym Słowem, mieć różne spotkania, czy to młodzieżowe, czy no jakiekolwiek inne. Dziękczynienie za tych, którzy służą, za tych, którzy nas budują, za wszystkie służby, za każdą osobę, która oddaje coś od siebie, poświęca coś od siebie po to, żebyśmy wszyscy tutaj czuli się dobrze. Druga rzecz, którą mam na myśli, kiedy myślę o modlitwie o innych, to błogosławieństwo, bo dziękczynienie już było, błogosławieństwo, wyrażanie błogosławieństwa nad innymi, życzenie innym Bożego prowadzenia, poruczanie innych pod Bożą opiekę, ogłaszanie nad życiem zborowników, nad życiem tych, którzy są tutaj w zborze, przychylności samego Pana Boga, wzywanie Jego pomyślności nad ich sprawami, nad ich codziennością, i wyznawanie dobrych rzeczy dla ich życia. I trzecia rzecz, prócz dziękczynienia, prócz błogosławieństwa, to wstawianie się, to bojowanie o potrzeby, o trudne sytuacje, z którymi borykają się bracia i siostry, ludzie, którzy tutaj przychodzą, to interesowanie się i troszczenie się o los tych, z którymi się tutaj spotykamy. Jak powiada Boże Słowo, jak powiada bodajże list do Rzymian, to płakanie z tymi, którzy płaczą i radowanie się z tymi, którzy się radują, którzy się cieszą, podzielanie tych emocji. Kochani, dlaczego modlitwa o innych? Dlaczego modlitwa o innych jest tak ważna?
wymieniłem takie trzy najważniejsze rzeczy. Po pierwsze, dlatego, że kiedy się modlisz o innych, kiedy przynosisz w modlitwie inne osoby, to wypełniasz dwa najważniejsze przykazania, które podał w Ewangelii Pan Jezus. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Pan Bóg nie chce, żebyśmy byli egoistami. I dlatego mówi, módl się o innych, interesuj się innymi w modlitwie. I trzecia rzecz, którą sobie wynotowałem, o której myślałem, to jest obopólna korzyść tego, który się modli o kogoś i korzyść tego, o którego się modlisz. Obopólna korzyść, każdy na tym korzysta. I pozwólcie, że teraz na podstawie Bożego Słowa krótko omówię, jak doszedłem do tych wniosków, dlaczego modlitwa jest potrzebna. Otwórzcie proszę Biblię na liście do apostoła Pawła do Galacjan, 6:2. Jest tam takie zapisane krótkie jedno zdanie, jeden taki nakaz, jedno zobowiązanie względem Bożego ludu. Będę czytał. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. I pokrótce zastanówmy się nad każdym wyrażeniem, które jest tutaj użyte przez apostoła Pawła. W pierwszej kolejności wypisałem sobie to, co jest na początku, oczywiście jedni drugich. Wskazuje mi to osobiście, że nie mam wybierać sobie ludzi, o których się modlę. Apostoł Paweł nie użył tutaj słowa, wyrażenia, módlcie się o tych, z którymi się przyjaźnicie. Módlcie się o tych, z którymi najfajniej wam się rozmawia. Módlcie się o tych, którzy są gdzieś tam na świeczniku, którzy przewodzą zborowi. Nie. Apostoł Paweł mówi, jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Apostoł Paweł nie wyróżnił żadnej z grup. Naszym obowiązkiem ludzi, do których pisał list do Galatów, było to, aby interesować się poprzez noszenie brzemion wszystkimi ludźmi, którzy są wokół nich, którzy są w ich kościele, w ich zborze. Każdemu należy się wsparcie poprzez noszenie, jak mówi apostoł Paweł, brzemion. No właśnie, czym jest to noszenie brzemion? Zanim wyjaśnimy sobie pojęcie brzemion, czym jest to noszenie? Jak się może wyrażać i w czym się może przejawiać i w czym się powinna przejawiać? Noszenie brzemion to inaczej, ja to tak widzę, to realna pomoc w ich konkretnych problemach, w konkretnych zmaganiach z rzeczywistością. Konkretna pomoc okazywana potrzebującym to zdejmowanie ciężaru z tych, którzy są pod tym ciężarem, którzy idą przez życie i w danym momencie są utrudzeni, którzy są przygnieceni, którzy gdzieś mają podcięte skrzydła ze względu na jakieś kłopoty, ze względu na jakieś okoliczności. Noszenie brzemion to poświęcanie czasu takiej osobie. I tutaj bym użył takiego porównania, którego używa również Biblia, porównania do zawodów, do biegu, bardziej do biegu może. Kiedy widzisz kogoś, kto biegnie za tobą i widzisz, że pod wpływem jakiejś okoliczności, nazwijmy to kontuzji, może słabszego przygotowania, że widzisz, że ktoś zaczyna utykać, że ktoś ma problem, że ktoś zaczyna powoli zostawać w tyle, wtedy zrównujesz się z nim, bierzesz go pod swoje ramię i pomagasz mu iść, pomagasz mu dalej biec, dodajesz mu sił, tak żeby się wzmocnił i żeby mógł biec dalej w tym samym kierunku, w którym razem biegniecie. W ten sposób widzę noszenie brzemion. To jest współuczestniczenie w niesieniu ciężaru, a tym samym polepszenie sytuacji tej osoby obciążonej. Powiedzieliśmy sobie o tym, co znaczy wyrażenie jedni drugich. Powiedzieliśmy sobie, co znaczy noszenie tych brzemion. A co może być tym ciężarem? Co może być brzemieniem w naszym życiu? Worek chyba jest niewyczerpany. To są wszystkie problemy, z którymi się zmagamy, które nas dotykają i które powodują, że jesteśmy obciążeni. Dla jednego coś będzie problemem, dla drugiego to nie będzie problem. Ja sobie wypisałem te ciężary, te brzemiona, o których słyszałem wielokrotnie od moich braci i sióstr, ale które też w moim życiu były brzemionami. Problemy w pracy, problemy zdrowotne, problemy rodzinne, troska o byt, troska o przyszłość, troska o zbawienie najbliższych, problemy związane z depresją, smutkiem, lękami
i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Można byłoby wymieniać jeszcze wiele, wiele różnych rzeczy. Werset, który przeczytałem, mówi: jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy. I zacząłem zastanawiać się, kiedy pomyślałem o tym wersecie, kiedy czytałem list Pawła do Galacjan, co to znaczy zakon Chrystusowy. Jest wielka, wielka sprawa tutaj wypowiedziana. Tak wypełnicie zakon Chrystusowy. Czym jest zakon Chrystusowy? Co ma na myśli apostoł Paweł? Kiedy tak myślałem, doszedłem do wniosku, że apostoł Paweł mówi tutaj o całym dziedzictwie, jakie jest związane z Panem Jezusem Chrystusem, które On zostawił tutaj dla nas na ziemi. To wszystkie słowa, które są zapisane we wszystkich Ewangeliach opisujących życie Pana Jezusa, wszystkie reguły, wszystkie wskazówki, zasady, jakie On zostawił nam, żebyśmy według nich żyli, poparte nie tylko słowami zapisanymi, ale to teoria poparta praktyką, chwalebną praktyką naszego Pana Jezusa Chrystusa, tymi przykładami, które On nam zostawił. Najważniejszym przykładem, na jakim powinien opierać się chrześcijanin, na przykładzie życia Pana Jezusa Chrystusa. Zakon Chrystusowy możemy streścić. Kiedy tak rozmyślałem, myślałem o tym dziedzictwie, trafiłem również na takie rozważania, które zakon Chrystusowy definiowały tutaj słowem, pewnym słowem zawartym w Ewangelii Mateusza. I kiedy przeczytałem, doszedłem do wniosku, że muszę się całkowicie z tym zgodzić. Mateusza, Ewangelia Mateusza, 22 rozdział, otwórzcie proszę, od 35 wersetu do 40 wersetu będę czytał. A jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu odpowiedział: będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. I tu jest wprost napisane. Pan Jezus wprost powiedział: dwa przykazania, w których zawierają się wszystkie setki nakazów, jakimi do jakich wykonywania zobowiązani byli Izraelici, naród izraelski. Zakon Chrystusowy streszcza się w tych dwóch przykazaniach i nic z tego, co było pod Starym Przymierzem, co było przekazane Izraelitom, nie zostało uszczuplone. Zakon Chrystusowy streszcza się w dwóch przykazaniach. Będziesz miłował swojego Boga i będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. W moim odczuciu, i tak to odbieram, i tak to przeżywam, i tym chcę się z wami dzisiaj podzielić, modlitwa jest jednym ze sposobów na noszenie brzemion innych. Myślę, że często modlitwa jest tym początkiem, kiedy zaczynamy nieść brzemiona innych. Bo kiedy się modlimy, Pan Bóg pobudza nasze życie do tego i nasze zachowanie do tego, żeby wychodzić również z inną pomocą, nie tylko tą modlitewną, duchową, ale materialną, jakimś wsparciem względem innych osób, tak żeby im pomóc w niesieniu ich ciężarów i żeby odpowiadać na ich potrzeby. Jeśli będziesz się modlił o innych, tym samym dajesz świadectwo, że przestrzegasz dwóch największych przykazań. Oczywiście to jest jakby część zachowań naszych, które składają się na przestrzeganie przykazań. Wiadomo, że ono nie wyczerpuje wszystkiego, ale wiedz, drogi bracie, droga siostro, że jeżeli modlisz się o swoich braci, bierzesz w ten sposób udział w wypełnianiu tych dwóch przykazań największych, jakie Pan Jezus pozostawił. Bo czyż modlitwa o innych nie jest wypełnianiem przykazania: miłuj bliźniego swego jak siebie samego? Czy zanoszenie dziękczynienia za drugą osobę, wyrażanie błogosławieństwa, wstawiennictwo za drugą osobę nie jest miłością do bliźniego? A czy miłość bliźniego nie wynika z miłości, którą obdarzył cię Chrystus i która zmieniła twoje życie? I ty z miłości do Chrystusa chcesz dzielić tą miłość i wypełniać tą miłość również w życiu innych osób. Kochani, dzisiaj, jak się rano obudziłem,
już wcześniej coś zaburczało, bo to zwykle przychodzi tak o 5:40, o bardzo wczesnej porze. I dostaliśmy wszyscy na grupie naszej zborowej słowo od naszej siostry Kasi. I spójrzmy na to słowo, bo ono wyczerpuje taki pewien zakres. To, o czym ja mówię, o modlitwa, to jest coś szerszego, natomiast w tym wersecie, z którego bardzo się ucieszyłem, siostra Kasia wskazała nam na pewien aspekt. I spójrzmy do listu Jakuba 5 rozdziału 16 wersetu. Jest tam zapisane takie słowo. Wyznawajcie tedy grzechy jedni drugim i módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Ten fragment akurat porusza temat modlitwy w mniejszym zakresie, bo on mówi o takich specyficznych przypadkach, kiedy wśród chrześcijan choroba jest, bo może dojść do takiej sytuacji, że choroba jest wywołana grzechem. I wtedy jaka jest recepta? Wyznanie grzechu i modlitwa jeden za drugiego, abyście byli uzdrowieni. To słowo wprost to wskazuje. Gorliwa modlitwa jednych za drugimi jest drugą przesłanką ku uzdrowieniu w takiej sytuacji. Trzy wersety wcześniej znajduje się również słowo, które mówi o tym, że modlitwa innych osób ze społeczności świętych też jest potrzebna. Jest wprost tutaj wymieniona, wyraźnie. 5:14. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A więc duża moc modlitwy innych osób o drugą osobę z danej społeczności. Kochani, powiedziałem o tym, że kiedy zadałem pytanie, dlaczego modlitwa o innych jest tak ważna, powiedziałem o tym, że Pan Bóg, że wypełniasz dwa największe przykazania, które ustanowił Pan Jezus, i myślę, że już to wyjaśniłem. O drugiej rzeczy, jakiej powiedziałem, to jest to, że Pan Bóg nie chce, żebyśmy byli egoistami, którzy są pochłonięci własnymi sprawami. Gdzie w modlitwie o innych widzę walkę z moim egoizmem? Słuchajcie, nie chodzi o modlitwę, która sprowadza się do tego, żeby powiedzieć: Panie Jezu, błogosławię mojego brata X, Y, Z, Anetę, błogosławię brata Macieja, Czesława i to wszystko. Nie chodzi o, powiem brzydko, o zwykłe takie odklepywanie modlitwy i bycie tym usatysfakcjonowanym. Noszenie brzemion innych polega na tym, że poświęcasz innemu czas, poświęcasz innemu uwagę, poświęcasz innej osobie energię, żeby poznać, co przeżywa. Nie chodzi tylko o to, jak mówią Anglicy, o taki small talk, że przychodzisz w czasie przed nabożeństwem, po nabożeństwie, witaj bracie, co u ciebie, jak się masz, no wszystko fajnie, super. Chodzi o to, żeby wsłuchać się w głos, żeby sprawdzić, co w życiu mojego brata, mojej siostry dzieje się dobrego w danym momencie, bądź co też dzieje się niedobrego, gdzie powinienem się tym zainteresować i wesprzeć w modlitwie, okazać wsparcie w modlitwie. Wiecie, często tak jest, że z naszych rozmów gdzieś wypływa świadoma bądź nieświadoma prośba do naszego rozmówcy o modlitwę, o wsparcie, o potrzebę, o wsparcie w potrzebie. Każdy z nas ma dużo na głowie. Każdy z nas dzisiaj poszukuje świętego spokoju. Mamy tyle różnych obowiązków. Nie jesteśmy w stanie wypełnić wszystkich naszych zobowiązań. Rodzina, praca, służba. Jesteśmy zagonieni. Każdy ma prawo do tego, żeby powiedzieć: a daj mi święty spokój. Dlaczego ja się mam interesować jeszcze problemami kogoś innego? Dlaczego ja się mam obciążać tym? Już sam nie dźwigam swoich problemów, to dlaczego ja mam się martwić o innych? Dlaczego mam marnować swoją energię? Przecież mam jeszcze tyle spraw do załatwienia, które chcę załatwić. Mam uporządkowany czas, zaplanowany. Przecież musiałbym poświęcić czas na modlitwę, przepraszam, na rozmowę z daną osobą. Energia, czas, wysiłek to są wszystko towary deficytowe dzisiaj, których nam brakuje. Myślę, że równomiernie. Każdy z nas jest zajęty, zabiegany. Ale apostoł Paweł mówi i wzywa nas: noście brzemiona jedni drugich. Nawiązanie relacji i poznanie potrzeb innych wymaga wysiłku, wymaga poświęcenia z naszej strony. Chodzi o pomoc
wszystkim. O tych, z którymi dobrze się nam rozmawia, z którymi mamy wspólne tematy, ale również o tych, którzy stoją gdzieś tam na końcu sali, z boku kawiarenki, z którymi nikt nie rozmawia, do których nikt nie podchodzi. Chodzi o to, żeby również do takich osób dotrzeć i ich poznawać, ich problemy, ich troski i nosić również ich brzemiona. Dlatego dobrze jest rozmawiać ze sobą przed i po nabożeństwie. Jest to dobry czas. Dobrze jest się wsłuchiwać w to, co mają do powiedzenia inni. Trzecia rzecz, którą wymieniłem, odpowiadając na pytanie, dlaczego modlitwa o innych jest ważna, to była obopólna korzyść. Tak? Gdzie ja widzę swoją korzyść w tym? Czy widzicie gdzieś jakąś korzyść tutaj w tym, że modlę się o kogoś innego? Czy jest w tym jakaś korzyść? Zwykle w biznesie i w takich sprawach pada pytanie, a co ja z tego będę miał? Boże Słowo mówi, że będziesz z tego miał. Nawet jeśli stracisz swój czas, swoją energię, swoje siły, będziesz się zamartwiał, mimo że masz swoje zmartwienia, również o rzeczy innych, Boże Słowo mówi, że zostaniesz wynagrodzony za to. Bo modlitwa o innych to sianie dla ducha, to ingerowanie w duchową rzeczywistość, to pukanie do bram nieba. Mogę też jeszcze użyć takiego obrazu, to chwytanie się z kraju szaty Pana Jezusa i wołanie, Panie Jezu, nie puszczę Cię, dopóki nie zmienisz sytuacji w życiu mojego brata, bo on Ciebie potrzebuje, potrzebuje Twojego wsparcia, potrzebuje Twojej siły, Twojej mocy. Nie puszczę Cię, dopóki mu nie pomożesz. Jeśli będziesz się troszczyć tylko o swoje sprawy, nie martwiąc się o życie, o sprawy Twoich braci, o to i sióstr, to co jest w ich życiu, będziesz sam siebie okradać z błogosławieństwa. Nie będziesz usatysfakcjonowany tym, co masz. Być może zdobędziesz wszystko, ale nie da ci to satysfakcji. W liście do Galacjan, w dalszym fragmencie tego 6 rozdziału, od 7 do 8 czytamy takie słowa. Albowiem co człowiek sieje, to i żądź będzie. Siejesz dla siebie, jeśli masz na uwadze innych, siejesz dla innych. Bo kto sieje dla ciała swego, czyli siejesz, jeśli siejesz dla siebie, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Będziesz błogosławiony. Tak mówi Boże Słowo. Gdzie korzyść innych, skoro powiedziałem, że to obopólna korzyść? No chyba naturalnym jest, tak, że jeżeli modlimy się o innych, wołamy do Pana Boga, pukamy do bram nieba w modlitwie, i ogłaszamy, czy to dziękczynienie, czy bardziej błogosławieństwo i wstawiennictwo w życiu tych innych osób, to naturalną konsekwencją jest, że wzrasta wiara w drugiej osobie. Jeżeli ona wie, że ma Twoje wsparcie, jeżeli wie, że oprócz niej wołają jeszcze inne osoby, to wzrasta jej wiara. Dzięki wzrostowi jej wiary Pan Bóg może dokonywać wspaniałych rzeczy, a przecież On jest Bogiem cudów. I on wielokrotnie zmienia sytuację na korzyść człowieka. Ci, którzy, o których się modlisz, mają więcej sił. Dlaczego to mówię? Bo sam tego doświadczałem, kiedy inni modlili się o mnie. Korzyści odnosi również społeczność, zbór. Umacnia się jedność, wzrasta poziom jedności. Budują się wspaniałe relacje, a kiedy budują się wspaniałe relacje, to szatanowi trudniej zniszczyć tą jedność, zniszczyć te relacje. To, co panuje między nami. Trudniej szatanowi wrzucać rzeczy, które mogą przyczyniać się do tego, że Kościół się rozpada, rujnuje. Trudniej jest też nam przyjmować jakieś plotki na temat osób, z którymi żyjemy, których podtrzymujemy, o których ciężkiej sytuacji wiemy. Trudniej jest i wtedy odrzucamy to, wiedząc, że przecież każdy z nas ma problemy, każdy z nas upada, ale razem idziemy i biegniemy do przodu. Także podsumowując tą kwestię, dlaczego modlitwa o innych jest ważna, chcę powiedzieć, że noszenie brzemion innych w modlitwie to jest nasze zobowiązanie jako chrześcijan. To jest błogosławieństwo dla mnie i dla tych, o których się modlę, ale to również wyraz mojej miłości do Boga i do bliźnich. Przestrzeganie tych dwóch największych przykazań. Dzięki Kasi również wiemy dzisiaj z tego słowa, z tego wersetu, że z wezwaniem do modlitwy, jako noszeniem brzemion innych, łączy się też wspaniałe zapewnienie.
Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. Jeżeli twój brat, siostra się modli, jest sam, to kiedy dołączasz do niego, już mamy dwie modlitwy. A jeżeli modli się cały Kościół, całe niebo rozbrzmiewa tą modlitwą. A wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego, jednego, a co jeśli modli się więcej osób? Kochani, przykłady praktyczne do naśladowania. Największy i najpiękniejszy przykład, jaki możemy podać, to przykład Pana Jezusa Chrystusa. W Księdze Izajasza w 53 rozdziale czytamy o tym, co On zrobił dla nas. Co wziął na siebie, jakie brzemiona wziął na siebie. Największe, jakie mogły być za całą ludzkość. Grzech, cierpienie, choroby, karę, która należała się sprawiedliwie każdemu z nas. On to wziął na siebie. On poniósł to i przybił do krzyża. Nie szukał ucieczki, nie szukał wymówek, a przecież tyle, jak pomyślałem o tym, tyle wymówek się nasuwało. Przecież jestem Bogiem. To dlaczego ja mam się tak poświęcać? Przecież ludzie i tak nie będą mi wdzięczni. Widzimy, że ludzie nie są wdzięczni. Przecież ludzie i tak podeptają. Wielu z ludzi podepta zbawienie, które ja im zaoferuję. Czy aż tak bardzo konieczne jest moje poświęcenie? Może znajdzie się ktoś inny? Może znajdzie się inny sposób? Pan Jezus zupełnie się tymi argumentami, tymi wymówkami nie zajmował. Był gotowy, zdecydowany, żeby wykonać plan Ojca. Ale jak często w naszym życiu pojawiają się tego typu, odpowiednio do naszego ludzkiego statusu, wymówki i powodują, że nie decydujemy się, aby pomóc innym w niesieniu ich brzemion. No bo przecież nie mamy czasu, no bo przecież czemu ja, a może ktoś inny? No przecież ja muszę zadbać o siebie, o swoją rodzinę. Też jestem zmęczony, wykończony. Niech zrobi to ktoś inny. Lecz On nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, dla mojego i Twojego zbawienia. A Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad Nim, lecz On znosił to w pokorze i nie otworzył swoich ust, jak jagnię na rzeź prowadzone, jak owca przed tymi, którzy ją strzegą, zamilkł i nie otworzył swoich ust. Za mękę swojej duszy ujrzy światło i Jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. A apostoł Piotr w pierwszym liście, w drugim rozdziale, 24 rozdziale tak pisze. On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy obumarłszy grzechom dla sprawiedliwości żyli. Jego sińce uleczyły nas. Kiedy teraz ty widzisz, co On zrobił dla ciebie, to nie masz żadnych przeszkód i zahamowań. Nie masz żadnych wymówek do tego, żeby pomóc ponieść brzemiona innych, wypełniając to przykazanie, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Kolejny przykład, który mi się nasuwał i który widzę bardzo, w bardzo jaskrawy sposób, kiedy czytam listy w Nowym Testamencie. Apostoł Paweł prawie w każdym liście napisanym do zborów, które zakładał, pisze, że trwa w modlitwach o zbory, o członków tych zborów, o ich sytuację, o to, co przeżywają, interesuje się, dowiaduje się i trwa w boju. I tak o Efezjan dba w modlitwie. W pierwszym rozdziale czytamy od 15 do 19 wersetu. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. Aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. I jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego. Do Filipian pisze w ten sposób. Pierwszy rozdział od 3 do 6 wersetu. Dziękuję Bogu mojemu za każdym razem, ilekroć was wspominam. Zawsze w każdej modlitwie mojej za wszystkich was z radością się modlę. Modląc za społeczność waszą w Ewangelii od pierwszego dnia aż dotąd. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. I Kolosan, trzy przykłady wybrałem. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się za was modlimy. Zobaczcie, praktycznie nie powtarzają się te same życzenia modlitewne, nie powtarzają się tematy, które wymienia apostoł Paweł, poruszane przez niego w modlitwach.
o każdym zborze wie, co przeżywają, z czym się zmagają, czego doświadczają i modli się kierunkowo, konkretnie. Konkretna modlitwa o konkretne zbory, o konkretnych ludzi. Jest zainteresowanie, jest pochłonięcie ich sprawami. Jest jeszcze jeden fragment, który sobie dzisiaj przypomniałem, ale już nie wynotowałem, gdzie on jest zapisany. Chyba apostoł Paweł w którymś z liście mówi: wzywam was do tego, żebyście zanosili modlitwy za wszystkich świętych. Jest, ale już nie wiem, gdzie jest to zapisane. Możliwe, że w Efezjan w 6 rozdziale, jak mówi pastor. Kolejny przykład. Apostoł, pamiętacie historię apostoła Piotra, kiedy został drugi raz wyprowadzony z więzienia? Tam jest napisane, że Herod kazał ściąć Jakuba, brata Janowego. Zobaczył, że spodobało się to Żydom i postanowił uwięzić Piotra. Rozpoczęło się prześladowanie Kościoła. I w pewnym momencie, kiedy Piotr znajdował się w więzieniu pomiędzy wieloma pilnującymi go żołnierzami, przyszedł anioł i wyprowadził go. Zostawił go na drodze i opuścił go. I wtedy Piotr postanowił, że pójdzie do miejsca, w którym zgromadzali się chrześcijanie. I czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, w 12 rozdziale. Od 11 do 12, żeby też oszczędzić czas. A gdy Piotr przyszedł do siebie po tym cudzie, po tym spotkaniu z aniołem, kiedy nagle znalazł się poza więzieniem, poza strażnikami, rzekł: teraz wiem naprawdę, że Pan posłał anioła swego i wyrwał mnie z ręki Heroda i ze wszystkiego, czego oczekiwał lud żydowski. Gdy sobie to uświadomił, udał się do domu Marii, matki Jana, którego nazywano Markiem, gdzie było wielu zgromadzonych na modlitwie. I jak myślicie, o co oni się modlili w tej sytuacji? Wiedząc, że Jakub został ścięty, wiedząc, że Piotr został wtrącony do więzienia, wiedząc, że może go spotkać ten sam los. Co robili? To była noc, to był bodajże nad ranem. Co mogli robić? Modlili się. Byli zgromadzeni na modlitwie i modlili się. Jestem pewny, jestem przekonany, że modlili się również o Piotra. I jestem przekonany, że Bóg słyszał tą modlitwę i dzięki tej modlitwie również ten anioł, który tam poszedł, wyprowadził Piotra z tej celi. Kolejny przykład z Biblii, przykład Pana Jezusa, który wręcz miał żal do swoich uczniów, że nie czuwają z Nim w modlitwie. Pamiętacie w ogrodzie Getsemane, to jest 26 rozdział Ewangelii Mateusza od 37 wersetu. I wziął z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeuszowych i począł się smucić i trwożyć. Wtedy mówi do nich: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Pozostańcie tu i czuwajcie ze mną. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli można, niech mnie ten kielich minie, wszakże nie jako ja chcę, ale jako Ty. I wrócił do uczniów i zastał ich śpiących i mówił do Piotra: tak to nie mogliście jednej godziny czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie jest ochotny, ale ciało mdłe. Z tego fragmentu wiem i dobrze wiemy, że w tym czasie Pan Jezus zmagał się. No, chyba to było największe zmaganie w Jego życiu, w Jego wędrówce tutaj po ziemi. Ciężko zmagał się w kwestii najważniejszej dla całej ludzkości, dla nas, chrześcijan teraz, którzy zostali odkupieni Jego krwią. I jestem przekonany, że wziął tych trzech po to, żeby czuwali, żeby wspierali Go, żeby byli z Nim w tej modlitwie. Oni tego nie robili, ale Pan potrzebował wsparcia modlitewnego. Co ciekawe, tak się zastanowiłem, oczekiwał tego wsparcia modlitewnego w tak ważnej kwestii od ludzi, między innymi od człowieka, od Piotra, który za parę chwil trzy razy powie, że nie zna Jezusa, który zaprze się Go zupełnie, wyprze się. To mi pokazuje na to, że po pierwsze modlitwa o drugich jest ważna, ale też to, że Pan Jezus, my często uważamy siebie za niegodnych. A co ja mogę zrobić? A kim ja jestem? A jak moje życie tak wygląda? A łaska Pana Jezusa jest większa. Mimo tego, że Piotr się za parę chwil zaparł, Pan Jezus wzywał go: módl się ze mną, czuwaj ze mną, bądź ze mną. Pan Jezus liczy przed tym wszystkim na jego modlitwy. I ostatni przykład, przykład osobisty z mojego życia. Myślę, że każdy z nas w swoim życiu znajdował się w takim ciemnym ogrodzie
pełen lęku, pełen obaw o to, co będzie, zmagał się z różnego rodzaju kłopotami, trwogami, które przerastały nas. Świat wydawał się spadać nam na głowę. Czy nie jest lepiej, kiedy w takiej sytuacji ktoś nam towarzyszy, kiedy ktoś nas wspiera, kiedy ktoś nam dodaje otuchy? I wielokrotnie ja w swoim życiu spotykałem się z sytuacją, w której właśnie moi rodzice stali w modlitwie ze mną. W takiej modlitwie, nie wiecie, że ja by siedziałem tu w pokoju, a oni się tam modlili. Nie, byliśmy razem, spotykaliśmy się i modliliśmy się konkretnie, realnie o problem, o sytuację. I wielokrotnie tego doświadczałem i to mogę... I to mogę zaświadczyć tutaj z tego miejsca, że aż namacalne było po takich modlitwach, jak problem stawał się tak jakby zdjęty. Pozostawał nadal, trzeba byłoby się z nim zmierzyć, trzeba było przewalczyć swoje, ale było lżej na duszy. Przychodziła pomoc, przychodziło właśnie zza chmur, jak sobie zapisałem, wyglądało słońce. To było to ramię, na którym można było się oprzeć, na którym można było iść dalej. Też za to jestem wdzięczny właśnie moim rodzicom, że wielokrotnie stali w modlitwie ze mną w różnych chwilach mojego życia, mojego rodzeństwa. I też dlatego mój apel, rodzice, stójcie w modlitwie za swoimi dziećmi i pokazujcie im, że jesteście z nimi właśnie w modlitwie, wspierając ich w modlitwie, we wspólnej modlitwie, znając ich problemy, będąc z nimi w tych problemach. Kochani, kończąc i podsumowując, wsparcie modlitewne równa się niesieniu brzemion innych ludzi. Niesieniu brzemion, o których pisał apostoł Paweł. Wsparcie modlitewne to poświęcenie uwagi, poświęcenie czasu, poświęcenie własnej energii, aby w duchu Chrystusowym, aby w miłości Chrystusowej, aby ze względu na Chrystusa, który tobie i mnie darował grzech, spłacił dług, zabrał karę, która nad nami ciążyła, żeby poprzez wdzięczność i miłość do Niego okazywać miłość również bliźnim. To łamanie mojego egoizmu. To rezygnowanie z tego, co ja mogę tutaj mieć, z tego, co ja mogę osiągnąć i inwestowanie w innych. Modlitwa to wypełnienie dwóch największych, to między innymi jest wypełnianie dwóch największych przykazań. Będziesz miłował Boga i będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Modlitwa to podstawowa forma pomocy, jaką możemy okazać w pierwszej chwili. I tak jak już powiedziałem, praktykowanie modlitwy może powodować, i często jest tak, że Pan Jezus, Pan Bóg porusza nasze serca wcześniej, przed modlitwą, idź, podejdź, daj ofiarę, wesprzyj go, powiedz mu dobre słowo, porozmawiaj z nim, ale jest też tak, że w modlitwie Pan Jezus wskazuje na konkretne potrzeby, jakie możemy zaspokoić u naszego brata, u naszej siostry. Często jest tak, że oprócz modlitwy nie mamy już nic do zaoferowania. Czujemy się bezsilni, bezradni. Sytuacja jest tak trudna, że mówimy, Boże, ja tu nic nie poradzę. Jak siostra, jak brat sobie z tym poradzą? Ale wtedy możemy uświadomić sobie i przypomnieć sobie jedną rzecz, że modlitwa jest największym orężem, który może zmieniać rzeczywistość i która może dać wybawienie poprzez działanie Jezusa Chrystusa z największych problemów. Pozwólcie, że też na koniec posłużę się takim ziemskim przykładem, przykładem Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych. Nie wiem, czy tu jest. Zacytuję to, co znalazłem na stronie internetowej właśnie żołnierzy Marines. Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych ma motto, dla którego żyją i umierają jego żołnierze. No man left behind. Dopóki nie wrócą do domu, nikt nie zostanie w tyle. Na polu bitwy nie będzie zapomnianych braci. Stwierdzenie jest proste i jasne. Ta podstawowa zasada jest zakorzeniona w każdym żołnierzu. W walce i na obcej ziemi każdy Marine ma opiekować się mężczyzną obok niego. Nie ma się troszczyć o własne dobro, ale o dobro współbraci. Nasza rodzina dba o siebie pod każdym względem. Twój tytuł to członkostwo w Bractwie Wojowników. Ci, którzy stoją po twojej stronie w bitwie, nigdy cię nie opuszczą. Semper Fidelis oznacza zawsze wierny i zawsze mogący liczyć na swoich kolegów Marines w Korpusie Piechoty Morskiej i przez całe życie. Marines oddają się swoim wartościom i zasadom, aby krzyk zapomnianego żołnierza nigdy nie został usłyszany. I tak rzeczywiście jest. Wiecie, jak trochę się tym interesuję, trochę śledzę
różnych doniesień, śledziłem doniesień z Afganistanu, z Iraku, różne bitwy, zasadzki, potyczki. Czytałem o nadanych medalach honoru, pośmiertnie również. Jest wiele takich przykładów. I rzeczywiście jest to jednostka, której żołnierze nigdy nie pozostawiają swoich w tyle. Kiedy, nie wiem, czy oglądaliście film Helikopter w ogniu, kiedy dogasa już bitwa, dopala się kolejny helikopter strącony przez rebeliantów w Mogadiszu. Z osób, z amerykańskich żołnierzy, którzy się tam bronili, pozostał tylko jeden żywy, Michael Durant. I kiedy jest wzięty do niewoli, kiedy jest bity, kiedy ciała żołnierzy poległych są, między innymi dwóch, którzy na własne życzenie zdecydowali się opuścić z helikopteru do centrum Mogadiszu, żeby zabezpieczyć teren. Misja straceńcza. Dwa razy dowódca, czy nawet kilka razy dowódca pytał, czy to jest ich rzeczywiście wola, bo idą na śmierć. Kiedy oni zginęli, kiedy ich ciała były ciągnięte po ulicach Mogadiszu, jeden przeżył, pilot helikoptera. Kiedy został wzięty do niewoli, kiedy został gdzieś tam ukrywany, bo ci rebelianci bali się, że przyjdzie jakaś odsiecz sił specjalnych amerykańskich żołnierzy, krążył helikopter wysoko i z głośnika nadawał: Michael Durant, nie zostaniesz sam, my po ciebie przyjdziemy. I on to słyszał. I na tym filmie było to pokazane, jak jest tam gdzieś leży, cały zakrwawiony, pobity, z głębokimi kontuzjami, jeśli chodzi o złamania nóg. I słyszał: nigdy ciebie nie zostawimy. I dzisiaj chcę, żeby zachęcić każdego z nas do tej odpowiedzialności za każdego, z kim spotykasz się w zborze, za tego, z którym super masz relacje, kontakt, ale również weź odpowiedzialność za tego, kto stoi gdzieś z boku. Weź odpowiedzialność właśnie w modlitwie, jak w armii. Przecież jesteśmy armią Pana Boga, przecież toczymy bój nie z ciałem, nie z krwią, ale z nadziemskimi władzami, zwierzchnościami. Bądź żołnierzem Chrystusa i tocz tą walkę. Zbadaj temperaturę poziomu twojej miłości Chrystusowej do innych ludzi. Czy masz na tyle w sobie miłości właśnie, żeby nie jakoś automatycznie, bo muszę, ale ze względu na miłość Chrystusową, bo tak kochasz Pana. Czy masz to pragnienie, żeby o innych się modlić, żeby innych wspierać, żeby interesować się innymi? Czy jesteś gorący w tym, czy jesteś zimny? Bądź rozgrzany przez modlitwy o twój duchowy dom, o zbór i jego mieszkańców, o tych, którzy odwiedzają ten dom. Zadajmy sobie dziś pytanie, ja to pytanie chcę sobie zadawać, udzielać pozytywnej odpowiedzi i trwać w tej odpowiedzi. Czy w końcu rozpoczniemy noszenie brzemion domowników wiary? Czy będę naśladował w tym Chrystusa i apostołów? I przygotujmy się organizacyjnie. Powiedziałem na początku o liście modlitwy. Pomaga. Jakiś czas temu stworzyłem listę młodzieży i kiedy modlę się o młodzieży, już staram się z pamięci wzrokowej wymieniać wszystkich po kolei, modlić się w wolnej chwili. Apostoł Paweł chyba pisał: bez przestanku się módlcie. Nie oznacza to, że my musimy formalnie na kolanach modlić się. Nie. Jesteś w aucie, jesteś w autobusie, idziesz gdzieś, modlisz się. Wspominasz w modlitwie o innych. Korzystaj z takiej listy. Otwieraj ją jak najczęściej. Naucz się jej na pamięć. Korzystaj z możliwości, jaka jest w zborze. Mamy tutaj pudełko z modlitwami. Jeśli masz pragnienie, podziel się tym pragnieniem. Potrzebujesz modlitwy. Zbór cię będzie wspierał. Niech to na nowo odżyje w naszym zborze. Bardzo się ucieszyłem, kiedy młodzież w naszym zborze, kiedy Nathan powiedział: stwórzmy taką listę modlitwy, wywiesimy ją i będziemy się modlić. I ostatnio zapytałem, dobra, słuchajcie, a to na najbliższym młodzieżowym sobie stworzymy taką listę. A Nathan pisze: już jest. Jest 5 piór róźb, jedna wysłuchana, otoczona w taką ramkę, daliśmy z kwiatkami. Także przygotujmy się organizacyjnie. Módlmy się o naszych braci i o nasze siostry. Amen.